Jeszcze jedna rada dla brata kolegi pantoflarza. Już mówiłem wcześniej, od czego masz zacząć, że musisz to też wyznać jako swój grzech, zaniedbanie Bożego porządku, zaniedbanie swojej roli. I ostatnio mówiłem, żebyś poprosił swoją żonę o przebaczenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa dobrze poszła. Ale teraz musisz ją jeszcze poprosić o kolejną rzecz. Jeśli jesteś pantoflarzem od wielu lat, to wasze relacje, całe życie już się, że tak powiem, na sztywno e, ukształtowało, skrzywiło i zamroziło w tym stanie, że to żona jest za wszystko odpowiedzialna, że to ona ma trójkę dzieci plus ciebie. To czy dwójkę plus ciebie, czy jedno plus ciebie, czy samego ciebie, jako dziecko, którym się musi zajmować. Rozmawialiśmy ostatnio z chrześcijanami, jak wyjść z tego stanu, i wspólnie stwierdziliśmy, że bez pomocy żony będzie bardzo trudno. Jeśli masz mądrą żonę, która no, z powodu Twojej głupoty i nieodpowiedzialności wzięła spodnie i zaczęła je nosić, to teraz powinna zrozumieć, że kiedy w Tobie jakieś dobre zmiany się dzieją, to musi Ci pomóc. Powinna Ci pomóc. Stąd warto umówić się na jakąś poważną rozmowę, może na randkę, żebyś porozmawiał z żoną, co możecie zmienić, i poprosił ją, żeby ona ci pomogła, bo sam prawdopodobnie się szybko zniechęcisz, jeśli i nie wygrasz z nią w starciu, bo już przegrałeś wiele lat. Także ona musi ustąpić pola. Być może czekają u Was jakieś wstrząsy, przez jakiś czas będzie dziwnie, pewne rzeczy będą niezrobione czy niedopatrzone, bo ona no, ustąpi Tobie miejsca, a Ty dalej będziesz po staremu. Ale warto podjąć wysiłek.